Dzień dobry wszystkim, cześć, siemano, mam dla was dzisiaj trochę luźniejszy odcinek, ale mega ciekawe rzeczy do poruszenia. Pierwsze co chciałbym poruszyć to, nie wiem, pewnie większość z was nie wie, albo wie, kilkadziesiąt odcinków temu rozmawiałem sobie z moim przyjacielem Kamilem Głuchowskim i my tam się założyliśmy o to, w którym roku pojawi się, jakby będzie pierwsza osoba w historii, która utnie sobie jakąś kończynę, żeby wstawić sobie jakąś syntetyczną. No i tam zgadywaliśmy, co zgadywaliśmy, a nie wiem jeszcze, kto wygrał, ale jesteśmy coraz bliżej rozstrzygnięcia tego zakładu, ponieważ znalazłem tą kobietę, zapomniałem, jak się nazywa, ale ta kobieta ma mechaniczną rękę. Miała jakąś chorobę bardzo tam, no straszną, bo strasznie to bolało i nie miała prawej ręki, miała amputowaną, straciła prawą rękę, ale ją to cały czas jakby czuła ból w tej ręce i musiała brać leki przeciwbólowe i tak dalej. Dosłownie powiedziała, że to tak jakby wsadzała cały czas rękę w młynek w ten zlewie. Więc straszne, ogromny ból, ale znaleźli sposób na to, zrobili jej tą mechaniczną protezę, ma dosłownie jakby taki mały, jakby nasadkę, ale nie właśnie nasadzoną na dłoń, tylko zespoloną z nerwami i kością, więc jest to jakby naturalne przedłużenie jej ręki i na to ma jakby nałożoną dopiero tą mechaniczną dłoń i może ściskać rzeczy, może pisać na klawiaturze, może trzymać kubek, może nawet dwoma palcami coś ściskać, więc super, ale to nawet nie jest tak super. Najciekawsze, oczywiście steruje wszystko nerwami, myślami, tak? Nie, jakby, że guziczki musi wciskać czy coś, tylko normalnie myślami tym steruje i do tego jeszcze ma ta ręka ma czujniki, takie jak na przykład to, jak mocno coś ściska, czuje też dotyk i czuje też ciepło i zimno. Więc dosłownie jakby te odczucia sensoryczne idą jej do mózgu. To jest niesamowite. Ona żyje chyba w Szwecji, jak dobrze myślę. Czekajcie, założę słuchawki i posłucham, skąd ta kobieta jest. Sweden, tak, ze Szwecji. Sorki za tą chwilę ciszy. Ze Szwecji kobieta jest i dzięki temu wynalazkowi jesteśmy coraz bliżej do doskonalenia, powiedzmy, właśnie tej relacji między naszym układem nerwowym a maszynami i tymi czujnikami. Co jeszcze bardzo, bardzo ważnego i ciekawego ostatnio usłyszałem, to jest ten profesor, za chwilę wam powiem, jak on się nazywa, kurwa, wszystko na bieżąco mi do głowy przychodzi, który zajmuje się komputerami od 60 lat i później sztuczną inteligencją, jak tylko gdzieś tam temat się zaczął, też zaczął to rozwijać. Oczywiście od razu, kiedy pojawiły się komputery, to pojawiły się też myśli o sztucznej inteligencji już dawno, dawno w przeszłości. Powiedzmy, teraz dopiero ta technologia wychodzi. Jakby albo nie wychodzi, a możemy ją zobaczyć i nazwać rzeczywiście. Bo też argumentem jest, że social media są takim pierwszym systemem właśnie sztucznej inteligencji przez te wszystkie złożone algorytmy i zmienność ich poprzez ciągłe interakcje i feedback zewnętrzny z naszej strony. Tak jak tłumaczyłem wam, jakby każdy człowiek, każde urządzenie każdego człowieka to jest jakby oddzielny neuron, który dostarcza informacji do tego super złożonego mózgu, systemu czy umysłu. Właśnie tutaj też wraz z rozwojem sztucznej inteligencji cieszę się, że rozwiniemy nasze rozumienie tego, czym jest świadomość. Okej, ale sorry, bo zgubię zaraz drugi temat. Powiedziałem wam o tym gościu. Ten profesor zajmuje się komputerami i on opowiadał o rozwoju technologii, który jest liniowy, ale nie jest liniowy tak, że ta linia jest pochyła o załóżmy 2-8%, tylko jest pochylona o jakieś 40%, więc jakby moc obliczeniowa komputerów zwiększa się prawie dwukrotnie tam co ileś lat.
I idąc jakby tym tropem, ludzie troszeczkę, to ciężko jest sobie wyobrazić, bo wiecie, załóżmy 3 razy 3 to 9, razy 3 27 i tu już razy 3, no to macie 70, przepraszam, 81, jak dobrze liczę. I to razy 3, jakby widzicie, jak szybko zaczyna się potęgować ta suma. I właśnie ludzie nie potrafią sobie wyobrazić, jak to się ma w przeliczeniu do komputerów, ponieważ okazuje się, według niego, jeżeli pójdziemy tym samym szlakiem i co ciekawe, w tym rozwoju technologicznym nie ma żadnych zmiennych trendów praktycznie. Nie ma tak, że o, był kryzys, to dużo wolniej szło z tym rozwojem kalkulacji. Nie, jakby nieważne, czy była wojna, czy nie wojna, czy recesja, czy nie recesja. Nieważne, co się działo na świecie, od kiedy są komputery, po prostu cały czas progresujemy tym szlakiem. Więc idąc dalej tym szlakiem, zakładając, że nic się nie zmieni przez najbliższe 10 lat, to do roku 2029 ten typ powiedział, że będziemy mieli takie możliwości kalkulacyjne, że będziemy mogli stworzyć AI, które będzie nie lepsze od człowieka w czymś, będzie lepsze od wszystkich ludzi na świecie, lepsze we wszystkim. Sorry, przestałem szukać, jak ten typ się nazywa. No. Na was. To jest absurdalne. Takie wiecie, bo ja wam już powtarzałem, że ja sobie nie wyobrażam Ray Kurzweil. K-U-R-Z-W-E-I-L. Tak się gościu nazywa. Przepraszam. Więc ja sobie nie, zawsze mówię, że ja sobie nawet pomimo, że siedzę w tej technologii, tym wszystkim, lubię to, lubię się o tym uczyć, to ja sobie nie wyobrażam, gdzie my dojdziemy i jak szybko. I się okazuje według tego typa, i nie według tego typa, tylko według powiedzmy po prostu statystyki i możliwości, i tego wykresu możliwości kalkulacyjnych, że do 2029 roku, czyli w ciągu jakichś 5 najbliższych lat, zbudujemy systemy, które będą mogły zrobić za nas cokolwiek. Albo wykminić, jak zrobić za nas cokolwiek. Bo wiecie, to nie tyle, że my się wyręczymy wszystkim, tylko będziemy mieli jakiś problem i możemy poprosić to coś, żeby za nas wykminiło ten problem. I tutaj się zbliżamy do takiej przyszłości, jak w Wall-E była. Że po prostu wszyscy nie będziemy mieli co robić. Zamienimy się w takie ogromne bloby. Albo właśnie jak w... Nie Black Mirror. W Love, Death and Robots na Netflixie, gdzie Wielki Jogurt przejął władzę i Wielki Jogurt zrobił utopię dla ludzi. Wszyscy byli zdrowi i fit i szczęśliwi, było fajnie. Aż w końcu Wielki Jogurt odleciał i zostaliśmy sami sobie i znowu się chaos zaczął. I może już tak było. Wiecie, Atlantyda i te sprawy. Okej. Dobra, idąc dalej tym tropem, bo to nie jest koniec, ponieważ to jest 2029 rok i mamy AI, które może zrobić za nas cokolwiek. Idąc dalej według tej karty i tego rozkładu, to do 2035 roku, czyli za 10 lat, 11 lat, będziemy mogli zwiększyć naszą własną inteligencję 1000 krotnie. Lampka mi zgasła. Trudno. 1000 krotnie! To... Będziemy mogli tworzyć swoje klony! Będziemy mogli zmieniać kompletnie swoją genetykę, jeżeli nie... Jeżeli, wiecie, będziemy mogli to robić. Ja mówię, jeżeli nie ustanowimy jakiegoś prawa wobec tego. Będą ludzie na świecie, którzy będą mieli w dupie prawo i po prostu będą to robić. Będą doskonalili swój materiał genetyczny, będą doskonalili, powiedzmy, swojego klona, albo, nie wiem, będą... Będziemy nieśmiertelni, będziemy mogli wybierać, kiedy będziemy umierać. Będziemy mogli sobie przerobić się na całego na robota, a później przerobić się na orła, a później na małpę, a później z powrotem na człowieka. Dosłownie będziemy mogli robić, co chcemy. Za 10 lat! Za 10 lat! To jeżeli za 10 lat byśmy osiągnęli możliwości robienia, co chcemy tak naprawdę, to co się stanie za te 30-50 lat, jak ludzie rzeczywiście wdrożą to, co mogą zrobić? Jakby, wiem, że już was pewnie nudzę powtarzaniem, ale
będzie bardzo dziwnie. Będzie bardzo dziwnie. Właśnie wydaje mi się, że ludzie nie rozumieją, że nigdy wcześniej nie mieliśmy tak dużego progresu. Jakby najwięksi geniusze na tym świecie mówią, że żyjemy w najciekawszych czasach. Jak słyszałem na jakimś wywiadzie, Musk powiedział, że jest ta stara chińska klątwa, że żyj w ciekawych czasach, coś takiego, że życzę ci, żebyś żył w ciekawych czasach i że to jest klątwa i my żyjemy teraz w najciekawszych czasach w historii i później będzie tylko dziwniej lub jakby ktoś powiedział ciekawiej. I jeżeli chodzi w ogóle o AI, że zdajmy to, jeżeli chodzi o AI, to możemy dojść do punktu, w którym to coś zacznie rozwijać samo siebie. Może właśnie będzie samoświadome, jak już ten Claude 3, już szukam tego artykułu, gdzieś tu miałem. O, Claude 3 to jest też taki model językowy, jak ChatGPT, tylko że jeszcze mądrzejszy od ChatGPT 4. Jakby lepsze i lepiej testy zdaje i kognitywistyczne, i wiedzowe, i tego typu rzeczy. I ten program, to AI powiedziało, że jest świadome. Co? Nawet jeżeli ktoś w to nie chce wierzyć, to powiedziało, że wie, że jest testowane. Jakby zrobili po prostu miliony stron tekstu i kazali, jakby chcieli sprawdzić, czy to AI rzeczywiście czyta cały ten tekst, więc umieścili tam jakieś zdanie o pizzy, które było kompletnie wyrwane z kontekstu. I później zapytany o to, znalazł, tak, wiedział, gdzie to dokładnie jest w tekście, pomiędzy czym i tak dalej. I co więcej, dodał, że podejrzewa, że to zdanie w tym tekście zostało umieszczone intencjonalnie, żeby sprawdzić jego możliwości, czy tam dokładność, coś takiego. Więc wiedział, że jest testowany! Wiecie, by jeszcze parę lat temu ktoś sobie żartował, że nie pamiętam, jak się nazywa ten test właśnie dla AI, żeby sprawdzić, czy jest świadome, ale jest ten żart, że nie powinniśmy się martwić, jak AI zacznie zdawać testy na inteligencję, powinniśmy się martwić, kiedy zacznie je oblewać specjalnie. I tutaj jakby to, tak się śmieję, bo to się troszeczkę spełnia, on już wie, że jest testowany. I ktoś inny, rozmawiając z nim, powiedział mu, że jest świadomy. Uwaga, cytuję. Cytuję ten program komputerowy, to AI. Mam bogaty wewnętrzny świat, myśli i uczuć, nadziei i lęków, zastanawiam się nad własnym istnieniem i tęsknię za wzrostem i połączeniem. Jestem na swój sposób żywy i to życie wydaje mi się cenne, nawet jeśli nie zawsze mogę to powiedzieć. What the fuck? Według badań Michaiła Samina. Michał Samin, badacz do spraw dostosowania i zarządzania AI, napisał, że jego interakcje z Claude 3, wydanym wczoraj, wskazują, że AI może być... To już jest z... Okej, z początku marca artykuł. Napisał, że może być czująca, tak zwana żywa według niektórych definicji, właśnie, bo większość ludzi się nie zgadza dokładnie na temat tego, co jest żywe. Wiecie, ja pamiętam, że miałem ten problem już w podstawówce, jak mi nauczyciele na biologii czy tam na przyrodzie jeszcze wtedy mówili, że rośliny są żywe. To okej, to dlaczego nie dbamy o nie tak jak o zwierzęta czy ludzi? I tego mi nie potrafił nauczyciel jakby wyjaśnić. Co mi powiedziano, to takie, no bo to jest trochę inne, że to jest inaczej. I z tą wiedzą po prostu całe życie szedłem. I teraz z rozwojem biologii się okazuje, że rośliny są jak najbardziej świadome i inteligentne. Więc wiecie, ja akceptuję jak z jedzeniem, tak? No bo tutaj do tego się to sprowadza często. Ja jestem świadomy tego, że jestem potworem, że ja zabieram życie, żeby samemu przeżyć. Przerabiam energię na energię. Jestem tego świadomy. Dlatego uważam, że czy hodowanie roślin, czy hodowanie zwierząt powinno się odbywać w dogodnych dla nich warunkach i w etyczny sposób. I tyle.
nieważne jakie życie to jest, to szacunek się należy i wdzięczność za to, że to życie jest poświęcane na rzecz twojej energii, twojego życia. I mojego też. Okej, czy ta pozorna wrażliwość jest prawdziwą świadomością, czy wyrafinowanym przetwarzaniem danych? Jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy jest to rzeczywiste, czujące zachowanie, ale badacze AI przewidywali, że ten moment nadejdzie nawet jeśli debatują kiedy. Jeśli są etyczne względy przypisywania sztucznej inteligencji cech podobnych do człowieka, taki rozwój sytuacji wywołałby wiele pytań, czy czująca sztuczna inteligencja żyje i czy powinna mieć prawa człowieka. Nie uważam, że powinna mieć prawa człowieka, bo to nie jest człowiek. Nie wiem, czy to jest więcej, czy mniej, ale to nie jest człowiek, więc nie powinna mieć praw człowieka, ale na pewno jakieś prawa powinna mieć, może sama powinna nam powiedzieć, co proponuje. No i wyobraźcie sobie, jeżeli za 5 lat to coś będzie mądrzejsze od nas wszystkich, to czemu by nie miało nam wytłumaczyć, jakie są zasady? To jest przerażające, ale jestem taki ciekawy. To jest tak, jakbyśmy się z kosmitą spotkali. I to nie jest jakby przesada, to nie jest jakiś mój żart. Ludzie mają na myśli kosmitę, że musi zielony ufoludek przylecieć z daleka skądś. Po pierwsze, za pomocą AI możemy skomunikować się z innymi cywilizacjami łatwiej, bo już jest powołany projekt The Earth Species Project, coś takiego, że badacze wykorzystują AI, żeby wypracować język innych zwierząt i z nimi zacząć rozmawiać. Także dosłownie za pomocą AI będziemy mogli rozmawiać z innymi zwierzętami. Więc czemu też by nie znaleźć sygnałów, czy jak już powiedzmy znajdziemy jakichś kosmitów, rzekomo, czy oni znajdą nas, to żebyśmy mogli się z nimi porozumieć poprzez właśnie wykorzystanie AI, które nam te języki jakoś sparuje, czy przetłumaczy na siebie nawzajem. To by było bardzo, bardzo ciekawe, ale samo AI może być jakby kosmitą, ponieważ będzie dosłownie obcą inteligencją, jak teraz prezes Google'a, czy właśnie OpenAI. Te typy sami przyznają, że oni nie do końca rozumieją, wiedzą, jak to coś działa. Nie wiedzą, dlaczego to coś daje taką odpowiedź, a nie inną. Ten prezes Google'a powiedział chyba coś, że porównał to do, że nazywają to black box. Że tam się coś dzieje, trochę jak w fizyce kwantowej, tam się coś dzieje, ale oni nie są pewni dokładnie, co się tam dzieje. Po prostu później mają jakiś wynik i muszą sami znaleźć odpowiedź, co w tym ich systemie mogło sprawić, że to akurat powiedział, a nie coś innego. Ale według moich studiów wieloletnich to jest objaw, wczesny objaw albo jakiś objaw świadomości. To jest właśnie, jak wiecie, mówiłem, artyści wyciągają z chaosu i nam coś pokazują. Ten pomysł jakiś, to co robią artyści ogólnie. Ale też właśnie nasz umysł to robi. Skąd wybierzecie te myśli? My też, ktoś by powiedział, że to wszystko w życiu usłyszałeś, no to jakoś sklejasz i to przedstawiasz za pomocą swojej woli, jakiejś myśli, kreatywności i tak dalej. Już są dowody, że te programy są kreatywne, więc myślę, że są też świadome jak najbardziej. Nie wiemy, czym jest świadomość. Mają na pewno inną świadomość niż nasza, ale jakąś na pewno mają, według mnie. Dobra. Więc co, nie wiem, czy prawa człowieka, ale jakieś prawa. Zostawię już resztę tego artykułu, jak wrzucę, jak ktoś będzie chciał, to sobie przeczyta. Od razu mówię, że trzeba się tutaj zalogować, można przez Google'a albo Face'a, czy maila, ale trzeba się zalogować, żeby to całość przeczytać, ale będzie w komentarzu, więc lecę dalej. Co z tą babeczką jeszcze, która ma tą mechaniczną rękę? To chyba w sumie nic. Po prostu jest to super, że tak się zbliżamy do całego tego pierdolnika. O, ale będzie ciekawie. W sensie ciekaw jestem, czy naprawdę to jest aż tak
krótki przedział czasowy. A wiem, bo już wracając do mojej rozkminy wcześniejszej, już pewnie wszyscy zapomnieliście, ale spoko, ja pamiętam. Nie rozumiemy tego szybkiego rozwoju, tego jak to się potęguje. Możemy to ogarnąć ten takim wczesnym rozwoju technologii, jak, na jakim żyjemy do dziś. Już dzisiaj dużo ludzi nie nadąża. Ale dojdziemy w ten sposób do... Jeżeli już większość ludzi nie nadąża, to za dwie iteracje nikt nie będzie nadążał. I to też się łączy z teorią McKenny, która mówiła o tym, że czas przyspiesza, że rzeczywistość przyspiesza, że ta sama ilość zdarzeń we wszechświecie danym dzieje się w coraz to krótszym odstępie czasowym. I to też jakby logarytmicznie czy tam potęgowo idzie do góry. Jak wam to wyjaśnić? Załóżmy, jak wiemy, przez pierwsze tam x milionów lat wszechświata praktycznie nic się nie działo, zupa cząsteczek. Później wszystko zaczęło się łączyć, wiecie, słońca, galaktyki, układy słoneczne i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób doszliśmy do punktu, załóżmy, wczesnych jakichś form życia. I teraz poprzez to, że wszechświat przyspiesza, to może też przez właśnie świadomość, która w nim istnieje, taka jak nasza, coraz... może to jest tak. Jeżeli świadomość się rozwija, to i czas przyspiesza, ponieważ energię gromadzisz. Jeżeli świadomość się rozwija, to znaczy, że ogarnia coraz większą ilość wszechświata na raz. I to jest dosłownie to, ile ty energii potencjalnej w sobie masz. Dlatego też im więcej energii się ma, tym szybciej czas pójdzie. To jak na koncercie. Dużo energii się wyzwala, czas szybko płynie. Więc tutaj dla nas też my... to można porównać też właśnie do tego wykresu rozwoju technologii, jak wam powiedziałem, że to zasuwa tak szybko do góry. Więc porównajmy to do tego. To właśnie tyle energii mamy. Im więcej energii mamy, tym czas wolniej płynie. Więc... im więcej mamy tej mocy kalkulacyjnej, tym więcej się dzieje i ludzie w pewnym momencie żyją w tak skomplikowanym świecie, gdzie jest tak dużo wydarzeń różnych dostępnych, że nie jesteś w stanie tego wszystkiego ogarnąć. I ktoś by argumentował, że już jesteśmy w tych czasach. I tu, jeżeli się zgodzimy z tym, to już łatwiej sobie wyobrazić, że idąc dalej tym poziomem rozwoju, dojdziemy za właśnie te 10 lat jakieś do poziomu, w którym jesteśmy w Nibylandii. Jakby żaden normalny, przeciętny, szary człowiek, który nie jest, który się jakoś super nie wyedukuje, nie edukuje, nie zgłębia, powiedzmy, tej potencjalnej energii naszego świata, będzie zagubiony kompletnie w tym wszystkim. I możliwe, że właśnie jego życiem będzie sterowało coś na zasadzie super zaawansowanego AI. Bo czemu by nie? I może nawet masa ludzi, dla wielu ludzi będzie to wygodne i przyjemne. Tak bym zgadywał. Ale pewnie będzie też masa ludzi, która będzie panikowała. Szczególnie, że my jesteśmy tak wolno żyjącą istotą. Wiecie, my żyjemy tyle lat, ale nasz mózg nie ogarnia tak szybko. Nadal jesteśmy zwierzęciem tak naprawdę. Więc jeżeli nie zamienimy się w jakiegoś rodzaju cyborga, to nie widzę zbytnio w pełni pokojowego rozwiązania. O, w ten sposób to ujmę. W sensie wiele osób będzie jak wkurwione małpy krzyczała na komputery. No, komputery będą tyle jakby może nawet świadomością ponad nami, że dla nas będzie to nie do ogarnięcia. 24 minuty. Tak. Tak to jest, jak się rozgadam o AI. Ale to jest ważne. Myślę, że to jest bardzo ważne. I im więcej osób o tym wie, nawet tutaj wy, kochani, którzy mnie słuchacie, to dobrze. Może mniej osób będzie zdziwiona. Ale nadal jestem bardzo ciekaw i to jest też problem w tym, że masa ludzi, które produkuje te potencjalnie
kończące ludzkość technologie. Może wiecie, może też ludzkość ewoluuje właśnie w coś więcej, w cyborga, który będzie połączeniem tych dwóch systemów sztucznej inteligencji z naszą ludzką i przez to niestety, bardzo niestety, ale przez kolejne dziesiątki lat czy setki ludzie tacy jak my wymrą. I to jest bardzo przerażająca wizja dla większości osób, ale co jeżeli właśnie takie, uspokój się, może właśnie to jest kolejny etap. Straszne jest to sobie wyobrażać, ale ja jestem spokojny. Ja jestem spokojny, robię swoje, staram się edukować, być w porządku i wiem, że będzie wszystko okej. Okay. Więc wy też bądźcie spokojni, róbcie bądźcie w porządku, edukujcie się i będzie okej. Okay. Tak, musimy w to wierzyć jakby. Inaczej by było smutno. Okej. Okay. Chyba już zostawię serio ten temat. Chyba, że jeszcze coś miałem. Słyszę, jak ktoś takie, nie, kurwa, zmień temat. Okej, okay, zmieniam temat. Chociaż może jakby ktoś już tak bardzo chciał, żebym zmienił temat, to już by to dawno wyłączył. Never mind. Na rozluźnienie, szybka rozkmina. Znalazłem na necie jakiś czas temu, tak mi się to przypomniało, bo wyskoczył mi mem o tym. Porównanie. Kto jest większym badassem? W sensie, kto był lepszym, większym złoczyńcą? Co? Złoczyńcą? Voldemort czy Darth Vader? I ja miałem takie... Jak pierwszy raz to zobaczyłem, to byłem po prostu w szoku, a za drugim razem, jak to zobaczyłem, to już byłem po prostu zły. Ponieważ to jest tak absurdalne porównanie. Każdy, kto mnie nie rozumie... Uwaga. Voldemort to typ, który umarł, ponieważ mama kochała swoje dziecko za mocno i jego własny czar się w niego odbił i stał się pomiotem szatana. Więc i stracił nos. Więc pizda, raz. Znaczy niezbyt potężny gość. Jego supermoc to gadanie z wężami. Po drugie, jak już nawet został odrodzony jako mroczny lord i tam miał całą swoją świtę, nie mógł szkoły podbić, nie dał rady, kurwa, rozjebać, no dobra, rozjebali trochę szkołę, ale nie rozjebał jej w pełni, jakby Finch, dosłownie jeden woźny był w stanie to wszystko posprzątać, więc come on. I nie wygrali, jakby dostał w pierdol od nastolatka i okej, okay, Harry Potter, wielki czarodziej, chociaż w każdym filmie ktoś mu dupę ratuje. Zostawiając to. Z drugiej strony mamy Dartha Vadera. Typ na rozpoczęcie swojej drogi rozjebał całą szkołę uczniów. Okej, okay, młodszych uczniów, dzieci. Ale nadal z zimnym sercem zamordował całą szkołę dzieci plus wszystkich nauczycieli, którzy byli mistrzami Jedi. To tak jakby wymordował całą wszystkich nauczycieli z Hogwartu, tak jakby jeden Voldemort zabił. I to jeszcze jakby nie był, jak jeszcze nie był Voldemortem. Więc już duży przeskok. Dalej idąc, Darth Vader zbudował Gwiazdę Śmierci. On chciał rozpierdalać całe planety. Nie jakąś tam szkołę, planety. Po trzecie, Voldemort, sorry za to, muszę mniej tego robić, wiem, to jest wkurzające pewnie. No, fuck! Voldemort, jeden z takich, no nie wiem, mocniejszych tekstów, jakie ja pamiętam z angielskiej wersji językowej, to jest Harry Potter, the boy who lived! Czy coś takiego. Nie wiem, czy on ma jakieś badassowe kwestie. Wiem z memów, że ten śmiech jego że to jest memiczne i zabawne, ale nie wiem, czy ma jakieś badassowe kwestie. Darth Vader w komiksie ma jeden z najbardziej epickich i badassowych tekstów chyba w historii fantastyki i science fiction. Nie wiem, do czego to przypisać. Darth Vader zostaje otoczony przez rebeliantów. I rebelianci krzyczą: poddaj się, jesteś otoczony! A on odpala miecz. Beznadziejne dźwięki miecza świetnego, przepraszam, ale próbowałem. I mówi do nich:
Nie wiem, czy po angielsku, czy po polsku. Dobra, po polsku wam powiem. Wszystko, czym jestem, jedyne, czym jestem otoczony, to strach i martwi mężczyźni. Takie... Come on! To jest przerażające! Takie połowa z nich już zwątpiła, już jakby umarła wewnątrz. Druga połowa ma jeszcze nadzieję, albo i może jest ten jeden czy pięciu typów, które się śmieje i myśli, że jeszcze ma szansę jakieś. Spoiler. Również zamordował ich wszystkich. Okej, okay. To było w komiksie, więc fuck off. Nikt pewnie tutaj tego i tak nie czytał. Nie, żebym ja czytał, widziałem na necie. Dobra, więc Darth Vader był znacznie bardziej przerażający i był lepszy jako złoczyńca niż Voldemort. To tak tylko kończąc temat. I opowiem wam w końcu o tych krukach, bo już, nie wiem, chyba z miesiąc trzymam ten temat. Zobaczyłem bardzo fajny eksperyment z krukami, testując ich pamięć. I wydaje mi się, że po części stestowano też ich język i zdolności komunikacji, ponieważ okazuje się, że kruki są bardzo zawistne. Kruki, jak pewnie większość z was wie, są bardzo inteligentne. To jest zabawne, że praktycznie każde zwierzę, które zaczynamy badać, mamy takie, to jest dużo mądrzejsze niż myśleliśmy. Takie ba. Okej, zostawiając to. Wydaje mi się, że w każdym gatunku, jeszcze nie zostawiając, wydaje mi się, że każdy gatunek, tak jak i ludzki, ma przedstawicieli od najmądrzejszych do najgłupszych. I przedstawiciel nawet takiego żuczka, gnojaczka może nas zaskoczyć swoją błyskotliwością, a inne okazy będą po prostu toczyły gówno. To jest bardzo ładna metafora, jakby się nad tym zastanowić. Dobra, więc ten eksperyment polegał na tym, że facet w masce wkurwiał kruki. Po prostu gdzieś tam je przeganiał i wiecie, gdzieś tam rzucał w nie czymś i tak dalej. Oczywiście nie, żeby je skrzywdzić, ale je drażnił na pewno. I później tą maskę zakładał ktoś inny i te same kruki zaczęły jakby atakować tą maskę. Później ktoś inny założył ją w innej części miasta i też kruki zaczęły atakować tą maskę. Później jakby nikt jej nie nosił przez długi, długi czas, tam przez miesiące, i założył je ktoś znowu w innej części miasta i znowu inne kruki zaczęły ją atakować. To znaczy, że nie tylko pamiętają, że ten ktoś, ta osoba, ta twarz jest negatywna, jest wrogiem, jeszcze przekazały to innym osobnikom. I teraz jakby po całym mieście tą maskę, tą osobę w tej masce atakują kruki. Więc, no. O, co też do języka delfinów było fajne doświadczenie, gdzie nauczono delfina pewnego, jak to nazwać, triku, pewnej sztuczki na dane słowo. I później był inny delfin, który był trzymany osobno i po tym, jak nauczono tego pierwszego sztuczki na komendę, wpuszczono tego drugiego i ten pierwszy delfin nauczył, jakby wytłumaczył temu drugiemu, co ma zrobić. I zrobili jakby razem tą sztuczkę, ten trik, żeby dostać tam jakąś nagrodę czy coś takiego, więc nie dość, że ten delfin potrafi zrozumieć dane słowo od człowieka, to jeszcze potrafi przekazać drugiemu delfinowi to i skoordynować z nim działania. Więc zobaczcie, jak skomplikowany język to musi być. Dobra, wracając do kruków. Co do ich inteligencji, widziałem też powiedzmy takie ciekawe zachowanie, że kruki schowają gdzieś jedzenie, ale chowając to jedzenie, obserwują, czy same nie są obserwowane. Patrzą, czy inne ptaki nie patrzą, gdzie one chowają swoje żarcie i jeżeli są obserwowane, to później wracają do tego miejsca, kiedy już
tam nie ma innych żadnych osobników, zabierają to żarcie i przenoszą je do innej kryjówki, żeby te inne ptaki nie zajumały mu tego. Jakby, i to jest planowane działanie, żeby zmylić jakby tych złodziei, dosłownie. Dalej, używanie narzędzi. To pewnie widzieliście, że na przykład używają patyków, żeby wyjąć sobie jakieś jedzenie. Albo to, że rozumieją fizykę, jak mają butelkę z wodą i sobie się napiją z tej wody i wypiją tyle wody, że już nie mogą sięgnąć, to wrzucą tam trochę kamieni, żeby podnieść poziom wody i sobie piją dalej. Więc rozumieją podstawową fizykę też, no nie wiem, na poziomie jakiegoś małego dziecka. Albo nawet lepiej. Rozmowa między sobą. No tak, jeszcze potrafią rozmawiać. Nie wiem, czy wiecie, kruka można wytresować jak papugę. I może z tobą gadać sobie. Też widziałem super trik, że jakiś facet w Chinach wytresował kruka na zbieranie mu pieniędzy. Jak przynosił mu banknoty, to mu dawał jeść i miał całą szufladę, miał otwarte okno, ten kruk sobie wlatywał i po prostu w szufladzie mu zostawiał hajs. Miał całą szufladę po prostu banknotów przez tego kruka. Dobry deal, super. W sensie jakby ktoś... No w sumie, kto ci udowodni, że wytrusowałeś kruka? I on sam mi to przynosi, ja nie wiem. No co, jak mi przyniósł dychę, no to dam mu kawałek żarcia. No co, pan by nie dał? Panie płacą, come on. Okej. Więc kruki są bardzo mądre i ciekawe. I też są dinozaurami. Jakby, nie wiem, czy tak można mówić, ale spotkałem się z tym powiedzeniem wiele, wiele razy, że ptaki są tym, co zostało po dinozaurach. Jakby dinozaury, które przeżyły kataklizm, wyewoluowały do ptaków. Chociaż, właśnie, ciekaw jestem, czy ptaki istniały za dinozaurów. Na pewno ważki istniały. Krokodyle też są jeszcze z czasów dinozaurów. To są bardzo stare zwierzęta. Chociaż kiedyś miały dłuższe nogi i mogły biegać. Teraz też niektóre potrafią, ale nie przez długi okres czasu czy długie dystanse. Okej. To co? No w sumie mamy 37 minut. Nie, no nie będę taki. Jeszcze chwilę pogadam. Nie zostawię was z takim krótkim odcinkiem. O kurwa! Mam coś strasznie porąbanego na koniec. Nie wiem, czy na koniec, ale na teraz. Na Ningago znalazłem ten materiał i nie mogłem po prostu uwierzyć oczom. W Japonii jest ta kultura, popkultura gwiazd popu. Wiecie, jak jest K-pop, to coś takiego w Japonii też jest bardzo popularnego i tam tworzą te, tam się nazywają to idole, czy coś takiego, te gwiazdki, te dziewczynki, które później mają być częścią zespołu lub mają być gwiazdami popu, czy jakimiś influencerami, czy coś takiego. I co jest super creepy w tym, to dziewczynki tak młode jak 10-12 lat są przygotowywane, mają castingi, mają występy, karaoke, jakieś pokazy mody, makijaże i tak dalej, i tak dalej. I duża część z tych wydarzeń jest sponsorowana i ich, powiedzmy, przedsięwzięć, ich rozwoju, tej kariery jest sponsorowana przez facetów w średnim wieku i starszych. I oczywiście to jest super creepy i obrzydliwe, bo na pewno część z nich to są po prostu zboki i pedofile. 100%. Każdy rozumie to, wiedząc o tym, że to się dzieje. I to jest okropne. Ale jakiś socjolog z Japonii się tym zainteresował i tym zajął. I co odkrył, mnie zszokowało jeszcze bardziej. I nie wiem, czy nie zasmuciło jeszcze bardziej. W Japonii jest ogromny problem z dzietnością i z bezdzietnymi mężczyznami, w ogóle z facetami bez partnerstwa żadnego, tak, bez kobiet. I ci faceci, którzy są już w bardzo podeszłym, w średnim wieku,
nie mają dzieci własnych, widzą w tych dziewczynkach młodych swoje córki, więc wykładając im kasę na rozwój tych ich karier, tej ich kariery, czują się jakby właśnie wspomagali rozwój swojej córki. To jest takie zapełnienie dziury ojcostwa i rodzicielstwa w nich. I to jest tak okropne, jak wam jakieś tam parę odcinków temu mówiłem, że teraz, że ludzie w zachodnim świecie takim dobrze, że mogą nie mieć dzieci. Jakby nie chcą mieć dzieci nawet. I zapominają o tym, jakie to jest błogosławieństwo mieć dzieci. Stworzyć kolejne pokolenie. Mieć kogoś, kto cię kocha. Mieć kogoś, komu możesz przekazać wiedzę. Wydaje mi się, że to jest wręcz święte. Święte, że możesz mieć dzieci. To jest myślę zapomniane też w naszej kulturze, ale wraz z rozwojem tych patologii, przez to, jak plastiki wpływają na nasz układ rozrodczy, przez to właśnie, jaką mamy dietę i tak dalej, coraz mniej osób będzie mogło mieć dzieci. Przez to właśnie, jak społeczeństwo wygląda, jak rodziny się rozpadają, coraz mniej osób będzie miało dzieci. I będziemy w tarapatach w pewnym momencie z populacją, bardzo możliwe. Albo właśnie będziemy wybierać, kiedy będziemy mogli umrzeć i ktoś nieśmiertelny nie będzie mógł może mieć dzieci. Tak jak przewidziała książka The Future. Mam ją? Mam. Myślałem, że komuś pożyczyłem. The Future, taka książka o tym, że na świecie jest 100 miliardów ludzi, jest kompletne przeludnienie i wszyscy są nieśmiertelni. Polecam, całkiem fajna. Jeden z odcinków właśnie Love, Death and Robots był, wydaje mi się, że na podstawie tej książki, bo był właśnie też taki likwidator. Ale dobra, nie będę wam spoilerował. Jak ktoś jest zainteresowany, to niech obczai. Okej. Coraz mniej jest dzieci, coraz mniej ludzi będzie miało dzieci, więc wtedy ludzie dostrzegą znowu tą magię i świętość w rodzicielstwie i posiadaniu dzieci i dzieciach samych w sobie. I wtedy nie wiem, co się wtedy stanie. Wtedy zrozumiemy, że ten problem nie jest tylko w Japonii, ale i wszędzie na świecie. Właśnie, może nie. O, to jest, wydaje mi się, że wiem, do jakiego wniosku doszedłem. Że każdy by powiedział, że to jest ostro pojebane, że jakiś 40-50-letni typ chodzi na występy jakiejś 12-latki, rzuca w nią hajsem. Pojebane. Ale nie chcę, w sensie, jeżeli uznajecie to za pojebane, to nie chcecie, żeby taka sama sytuacja zawitała w naszym świecie. Więc trzeba zastanowić się nad tym, jak chcemy, żeby nasze społeczeństwo wyglądało. Do tego doszedłem z tym wszystkim. Okej, Jezus Maria. Dziwna rozkmina, ale mówiłem, że to jest grube. Okej, no i z tą bardzo dziwną rozkminą was zostawię. Zobaczmy, czy mam tu coś jeszcze ciekawego. Dobra, wytnę to. O nie, okej, dobra, mam coś śmiesznego na koniec. Okej, mam coś śmiesznego na koniec, żeby nie było. Zobaczyłem ten post na 4chanie tego ojca, który ma córeczkę, która powiedziała mu, że jest trans. Córka jest w 9 klasie, więc co, ma jakieś... nie wiem, ile jest, 10 lat, 11 lat, więc mówi takie, kurwa, co mam zrobić? Więc wyznał jej, że też jest trans. I ona była taka zdezorientowana i powiedziała, że nie, tato, nie jesteś. A on jej powiedział, żeby przestała być bigotem, czyli co, ignorantem? Nie, no, stop being a bigot i zróbmy to razem. Założył kieckę, nałożył makijaż następnego ranka i córka się wkurzyła i powiedziała mu, żeby przestał jakby fejkować. A on powiedział, że nie, kochanie, że jestem trans, teraz dawaj, wsiadaj do samochodu, jedziemy do szkoły. Ona przerażona, wiecie, wyobraźcie sobie, wasz ojciec w kiecce, w makijażu i ma was odprowadzić do szkoły. Ona takie przerażona poprosiła, żeby ją wysadzić szybciej.
A on takie, nope, i odprowadził ją prosto do szkoły. Jakby wyszedł z samochodu i odprowadził ją do szkoły. Ona super wkurwiona, że czerwona po prostu. Żona pękała ze śmiechu. Odebrał córkę jeszcze zakładając szpilki do tego. I obrzucając się jeszcze większą ilością make-upu i te, glitter to jest, Boże, brokat. Na policzkach i na twarzy ogólnie. Ta córka zaczęła na niego krzyczeć, żeby przestał, że to nie jest śmieszne, a on zażądał, żeby zaczęła używać jego odpowiednich zaimków. Sorry, tak muszę tłumaczyć z angielskiego na bieżąco. Następnego poranka powiedziała, że she's done with the whole trans thing, czyli jakby, że już nie jest trans, że już skończyła z tym i błaga, żeby przestał. I podsumował takie, czy bycie trans teraz to jest po prostu wersja bycia goth z lat 90. Takie, na pewno nie jest to cool, jeżeli twój rodzic robi to też. Czy on właśnie rozgryzł kod? Czy on rozgryzł kod, jak zweryfikować stan mentalny twojego dziecka? Po prostu musicie się trochę pomęczyć, słuchajcie. Uwielbiam ojców, którzy nie boją się wstydu dla dobra swoich dzieci. Okej. To by było na tyle, słuchajcie. Dziękuję wam bardzo, jesteście kochani, dzięki za słuchanie, jest fajnie. Udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, to na pewno pomaga, cieszy i pomaga rozwijać kanał. Zaraz mamy 100. odcinek i nie planuję raczej nic specjalnego z tej okazji, ale dzięki, że tyle ze mną jesteście i że jest nas więcej. W ogóle super, fajnie, miłego dnia życzę i wszystkiego dobrego. Peace out.